Ponad 60 placówek oświatowych i firm współpracujących z oświatą promowało się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie. Wszystko za sprawą 13. edycji Konińskiego Forum Oświatowego. Jesteśmy ze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Reprezentujemy naszą szkołę, rozdawając cukierki i roznosząc ulotki. Szkoły prześcigały się w przedstawianiu swojej oferty edukacyjnej. Były przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły zawodowe, technika, licea oraz szkoły policealne i wyższe z Konina, Kalisza, Gniezna i Poznania. Nie było gimnazjów, bo od nowego roku szkolnego nie będzie już do nich rekrutacji. Jesteśmy ze szkoły numer 1. Nasza szkoła jest bardzo fajna. Uczymy się języka francuskiego i angielskiego, więc jest fajnie. Każda ze szkół starała się jak najlepiej zaprezentować swoją ofertę edukacyjną, bo za każdym uczniem czy przedszkolakiem idą konkretne pieniądze. Z kolei dla rodziców i ich dzieci to dobre miejsce, by zapoznać się z całą ofertą edukacyjną miasta. Reprezentuję zespół szkół imienia Mikołaja Kopernika w Koninie. Uważam, że jest to jedna z lepszych szkół, a naszym największym osiągnięciem, jeśli chodzi o imprezy w Polsce, to jest w 2015 roku osiągnięcie tytułu mistrzów Polski właśnie w muszce paradnej. Na forum nie zabrakło też różnego rodzaju quizów, konkursów oraz pokazów artystycznych. Organizatorzy i wystawcy wykorzystują forum także do tego, aby wyjaśnić zasady reformy systemu oświaty i zmiany w sieci szkół, które nastąpią od nowego roku szkolnego. Głównym celem tego spotkania jest stworzenie przestrzeni do wymiany myśli, poglądów, do przyjrzenia sobie nawzajem się i przedyskutowania choćby tego, co czeka system oświaty przez najbliższy rok szkolny i kolejny. Organizatorami forum były Urząd Miejski oraz Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.